się na początku, by przejść do przodu, ponieważ na zewnątrz stoją, a jest niestety wyjątkowa sieplecie. Bardzo proszę, nie wstydźmy się przyjęty, no to wszyscy. Proszę bardzo, chłopcy, ślicza, że do przodu przychodzimy wszyscy. Proszę, to samo tutaj do przodu. Przejdź wszyscy, nie wstydzić, nie bać się, że się nie dzieje. Teraz jeszcze nic nie piją w kościołach, nie bać się, podejść do przodu, że wszyscy mogą grać, bo jest oczywiście. No tak wszyscy można to zejść tam przebrać już tak, żeby nikt nie został na zewnątrz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Słowa w dzisiejszej Ewangelii Świętej. To Boże Narodzenie przeżywaliśmy już w naszych rodzinach, przeżywając wieczorem Wigilię. Teraz gromadzimy się jako wspólnota parafialna, aby przeżyć to Boże Narodzenie w naszym parafialnym Kościele. Serdecznie wszystkich witam na tej pięknej, pasterskiej mszy świętej. Zachęcam do wspólnej modlitwy, wspólnej refleksji, do przeżywania tego wielkiego daru, jakim jest nowonarodzony Jezus Chrystus. Prowadząc się na tej mszy świętej pasterskiej, pragniemy ją ofiarować ksiądz Jan, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej, za świętej pamięci Annę Kulik od córki Małgorzaty z rodziną, ksiądz prałat za świętej pamięci Elżbietę Józefa Kurek, czwartą rocznicę śmierci, a ja ofiaruję za całą wspólnotę parafialną, za zmarłych parafian, o dar życia wiecznego w niebie, a dla nas o błogosławieństwo Boże, opiekę na każdy dzień. Ofiary na tarce składane dzisiaj na pomoc w intencji dzieci, które są zabijane, które są w wyniku przerywanej ciąży, giną, na pomoc tej sprawie. Aby Bóg przyjął naszą modlitwę, a święty anioł zaniósł ją przed Boży tron. Przeprośmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i niewierności. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, jeszcze mogą uczynkiem zaniedbani. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
jaskiń prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytali z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale. Pozłamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem. Przeciwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto słowo Boże. Thank you.
która niesie zbawienie wszystkim ludziom, poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rządz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnieniu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu. Skończył się
Czas Adwentu, czas oczekiwania na Boże Narodzenie, ale trwa inny Adwent. Adwent naszego życia, czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. To Boże Narodzenie, które przeżywamy dzisiaj, możemy przeżywać każdego dnia, kiedy zapraszamy Boga do naszego serca poprzez modlitwę, poprzez Eucharystię, przyjmowanie Go w Komunii Świętej. Bóg każdego dnia rodzi się w nas. Starajmy się, aby ten przyszły rok do kolejnego Bożego Narodzenia przeżywać tak, aby Bóg każdego dnia był w nas. Abyśmy mogli cieszyć się tym darem pokoju, który aniołowie zwiastowali pasterzom, aby ten pokój był udziałem każdego z nas, naszych rodzin. Człowiek najbardziej wyczekuje i czeka na kogoś, na kogo kocha. Kogoś, kogo kocha. Czy dzisiaj każdy z nas może w prawdzie przed Bogiem, przed samym sobą powiedzieć, że czekamy na Chrystusa z utęsknieniem, że wyczekujemy Jego powtórnego przyjścia na świat? Jeżeli Go kochamy, to taka jest właśnie prawda o nas, o Jego powtórnym przyjściu, o tym, że jest wyczekiwany przez każdego z nas. Ale dziś często mówi się, że Bóg od nas za dużo wymaga. Promuje się wolność w rozumieniu ruta co ceta. Człowiek chce robić to, co jemu odpowiada za przyjemne, za dobre, za wygodne. Niewygodne są mu dziś Boże przykazania, Boża wola. A słyszymy: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Woli takiej, która jest zgodna z Bożą wolą. Wtedy i tylko wtedy kierujemy się wolnością, bo każdy grzech człowieka zniewala i oddala od Boga. Kiedy odchodzimy od Boga, właśnie w tej źle pojmowanej wolności, wpadamy w niewolę grzechu. Z tej niewoli może wybawić nas tylko Bóg. Bóg, który przychodzi. Bóg, który rodzi się tak mały, bezbronny, jako dziecko w stajni, ale który już wtedy budził lęk, chociażby u Heroda, który chce zabić to nowonarodzone dziecko, ponieważ czuje, że mu zagraża. I dzisiaj również często ludzie wyrzucają Boga ze swojego życia, bo boją się, że ten Bóg pozmienia im plany, marzenia, wejdzie w ich wygodny styl życia, wejdzie z przykazaniami, z różnymi zasadami i trzeba będzie coś zmienić w swoim życiu. A Jezus jest dla nas znakiem, jest światłością dla świata, jest tym, który rozpromienia mroki naszych serc. I moi drodzy, będziemy już za niedługo wchodzić w kolejny rok, rok 2017, który będzie czasem niezwykłym. Apokalipsa jest to słowo oznacza objawienie. I dla nas, dla chrześcijan, ta księga jest bardzo ważną księgą, dającą nadzieję, budzącą radość z przyjścia, ponownego przyjścia Chrystusa na świat. Wojna o nasze życie, o naszą planetę już została wygrana przez Chrystusa, kiedy się narodził, kiedy oddał za nas życie, kiedy zmartwychwstał i zapewnia nas, każdego, kto w Niego wierzy, że i w Nim zmartwychwstaniemy. W tym roku 2017 będziemy przeżywać setną rocznicę objawień w Fatimie. Te objawienia mają taką mianę objawień proroctw. Matka Boża w Fatimie w 1917 roku zapowiada, że są to objawienia apokaliptyczne. I Maria prosi w tym roku, roku 1917, w czasie tych objawień, aby Rosja poświęciła się jej niepokalanemu sercu. Ale również rok 1917 to rok powstania rewolucji październikowej, powstania komunizmu, systemu totalitarnego, który zawadnił później prawie połowę świata. Rok 1917 to również rok, w którym burmistrz żywą masą organizuje wielką paradę buntowników i przeciwników Kościoła katolickiego, którzy wykrzykują, że zniszczą Kościół katolicki. Świadkiem tych wydarzeń w Rzymie jest młody kapłan, dobrze chyba wszystkim znany, Maksymilian Maria Kolbe, który tworzy wtedy rycerstwo niepokalane, aby walczyć w obronie Kościoła. I cała ta parada masońska była zorganizowana na cześć 200-lecia powstania masonerii. Jest to organizacja, która pod pozorem charytatywnej działalności jest ukrytą, zdemonizowaną i w pełni wyszkoloną organizacją
do walki w sposób szczególny z chrześcijaństwem, a jeszcze bardziej z Kościołem katolickim. W swoim programie, który założyli 300 lat, w ciągu 300 lat ma Kościół przestać istnieć. Chcą prowadzić życie raj na ziemi, ale raj bez Boga. Stworzenie jednej wielkiej religii, religii ekonomicznej. I w roku 2017 właśnie masoneria będzie przeżywać 300 lat istnienia. Jak wspomniałem, w tym roku mija 100. rocznica objawień w Fatimie. Jest to wielkie, wielkie wydarzenie, ale również ten rok 2017 to rok ważny dla Żydów, dlatego, ponieważ będą świętować dwie wielkie daty. 70-lecie odzyskania swojej państwowości po prawie 2000 lat nieistnienia. Dla Żydów liczba 7 jest liczbą świętą. Również będą przeżywać 50-lecie odzyskania Jerozolimy po wojnie sześciodniowej w 1967 roku. Dlatego widzimy, że również i Żydzi będą przeżywać wielkie jubileusze w ciągu tego zbliżającego się roku. Również cały świat protestancki szykuje się w tym roku do świętowania 500. rocznicy powstania protestantyzmu. W ich mniemaniu jedynej prawdziwej religii chrześcijańskiej. W takich skrajnych poglądach katolicyzm uznawany jest przez protestantów za synagogę szatana. Dla nas, dla Polaków, jest to również szczególny rok, ponieważ będziemy przeżywać rocznicę 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Widzimy zatem, że ten rok będzie bogaty dla wielu narodów w różnego rodzaju bardzo ważne dla nich rocznice i wydarzenia. Ale również te znaki na ziemi i na niebie będą nam zapowiadać wielkie wydarzenia tego roku. Kiedy w Apokalipsie czytamy świętego Jana, że pod koniec czasów ukaże się wielki znak na niebie, oto niewiasta obleczona w słońce z księżycem pod stopami, a nad jej głową wieniec gwiazd 12, a jest brzemienna i krzyczy, woła w bólach rodzenia. Jakże niezwykle wydarzenie, ponieważ właśnie tego roku, 2017, 23 września dokładnie, konstelacja Gwiazdozbiorze Panny ułoży się w taki sposób, iż właśnie nad głową tej konstelacji, która tworzy układ gwiazd, nazwany Panną, 12 gwiazd będzie znajdować się nad jej głową, księżyc pod jej stopami i będzie prześwietlona ta postać przez Słońce. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że planeta Jowisz, która nazwana jest planetą mesjańską, w tym układzie, w tej konstelacji gwiazd, będzie znajdowała się w łonie tej kobiety przez 41 tygodni, czyli przez 9 miesięcy. Jak mówi Pismo Święte, niewiasta jest brzemienna i woła, cierpi bóle rodzenia. Bo często ty i ja robimy różne rzeczy, które nie podobają się Panu Bogu. Odchodzimy od Pana Boga. Odrzucamy Jego wolę, żyjąc po swojemu. Często jako chrześcijanie nie żyjemy jak chrześcijanie. Od czasu do czasu przystąpimy do sakramentu spowiedzi, przyjdziemy do kościoła, odmówimy jakiś paciorek, czasem tego mięsa w piątek nie zjemy, ale czy nasze życie różni się od życia tych, którzy w Jezusa nie wierzą? W jaki sposób postępujemy w naszym życiu? Czy prawdziwie przeżywamy to Boże Narodzenie każdego dnia? Zbliżamy się, jak widzimy, do szczególnych wydarzeń dla naszej planety. I tak jak było za dni Noego, ludzie pytali Jezusa, kiedy to się dziać zacznie? Jakie znaki poprzedzą Twoje przyjście? Jezus mówi, że jedni będą jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili. Przyjdzie koniec w sposób tak zaskakujący, że nikt tego nie będzie się spodziewał. Jeden tylko człowiek, Noe, przejął się tym wezwaniem i zaczął budować arkę. Spróbuj sobie wyobrazić, jak ludzie, którzy patrzyli na niego, jak bardzo z niego musieli drwić, szydzić. Przecież ten człowiek budował łódź na pustyni, gdzie od lat nie padał deszcz, a on buduje łódź. Wyśmiewali go, pogardzali nim, bawili się, można powiedzieć, wylegiwali się na plaży, korzystali z dobrej pogody i wyśmiewali się tego człowieka. Nawet może uznawali go za wariata, chcieli zamknąć w zakładzie psychiatrycznym. A skończyło się to tak, że właśnie to Noe uratował się i wszyscy ci, którzy uwierzyli, weszli do arki. I myślę, że bez trudu możemy tutaj poczytać aluzję do tego, co dzieje się chociażby w naszej ojczyźnie. Moi drodzy, Kościół jest naszą arką. Serce Maryi jest naszą arką. I to dzieciątko Jezus, które przyszło na świat,
jest naszym Wybawicielem. On jest naszym Odkupicielem. Ale jak mówi Pismo Święte, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Moi drodzy, aby nikt z nas nie wyszedł z tego kościoła w jakimś przygnębiającym nastroju, bo jak przytaczałem te różne wydarzenia, mogło nas zaniepokoić. Ale kiedy mamy Boga w sercu, kiedy pamiętamy, że jesteśmy dziećmi Boga, że ten Bóg prawdziwie narodził się na świecie, przyjął nasze ciało po to, aby nas zbawić, kiedy przeżywamy to Boże Narodzenie każdego dnia, wtedy oczekujemy na spotkanie z Bogiem z radością. Wtedy każdy dzień naszego życia jest utęsknieniem na spotkanie z Bogiem. I te słowa, które usłyszeli pasterze, dzisiaj każdy z nas niech zabierze do swojego serca, do swojego domu. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Żyjmy w pokoju w naszym domu, w naszych sercach. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów. Panie niestrudzenie, głośnie światu, że narodzony z Maryi Dziewicy Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby z tej świętej bożonarodzeniowej nocy czerpali się do znoszenia wszelkich cierpień ze względu na Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za polskie rodziny, także w na migracji, aby na wzór świętej rodziny były przeniknięte światłem płynącym z bezlejewskiej stajni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby samotne i zrozpaczone, aby narodzony Zbawiciel był dla nich źródłem autentycznego pocieszenia i nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki łasce wcielonego Syna Bożego mogli narodzić się do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, za nasze rodziny i przyjaciół, abyśmy przez modlitwę i braterską miłość przygotowali w naszych sercach miejsce dla Dzieciątka Jezus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o dar nieba dla świętej pamięci Anny, Elżbiety, Józefa, wszystkich zmarłych z tych rodzin, wszystkich zmarłych naszych parafian. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Najlepszy Ojcze, w tę niezwykłą noc ukazała się świat Twoja łaska niosąca wszystkim ludziom zbawienie. Bądź uwielbiony teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Thank you.
waszą ofiarę przyjmij, Ojcze, w serce rące. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na rzecz chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, który z upodobaniem dary złożone święto do Narodzenia Pańskiego, i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z nami. Świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, której Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Duch Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zamiętnili od Waszych stania, szczególnie z reprezentantem tej świętej i o wszystkich, którzy łaską dla wszystkiego świata. Dopuść do rządzącego światłości, poświęcenie się tam wszystkimi, daj nam udział w życiu najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem Kurwieńcem, świętymi apostołami, świętymi naszymi patronami, świętym Maksymilianem, Bożonym Centrum, świętym Dachmarbertem, świętym Józefem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechchodzący, w jedności Ducha Świętego, przekazałeś i chwała przez wszystkie wieki wieku. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówi. Wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze pełcie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Modlimy się. Boże nasz Ojcze, umocnij nasze siły przez obchód narodzenia Twojego Syna, którego ciało przyjęliśmy w Najświętszym Sakramencie, przez Chrystusa Pana naszego. Gdyby ktoś przez przypadek jeszcze do Komunii Świętej nie przystąpił, bardzo proszę po zakończeniu mszy świętej podejść na ołtarz. Bardzo dziękuję wszystkim za tak piękny, liczny udział. To już czwarta pasterka dzisiaj w naszej parafii. Wszędzie całe kaplice, cały Kościół. Dlatego bardzo dziękuję za to piękne świadectwo uczestnictwa w Bożym Narodzeniu. Cieszymy się obecnością zespołu Jurkowianie, którzy już po raz 50. uświetniają naszą pasterkę, oni przeżywają w tym roku 50-lecie swego istnienia. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Serdecznie zapraszam i jutro, i pojutrze, dzisiaj, przepraszam, i jutro do udziału we mszach świętych, zarówno pierwsze, jak i drugie świąt, msze święte w porządku niedzieli. Gdyby ktoś jeszcze zechciał, do czego zachęcam, pozostańmy wraz z zespołem Jurkowianie, pomódlmy się śpiewem tych pięknych polskich kolęd. A błogosławieństwo Boże niech nas umocni na ten piękny czas Bożego Narodzenia. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Jezus Chrystus.